Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Przepraszam was, że nie było tak długo odcinka, ale po prostu no, nagrałem materiał świąteczny. Próbowałem wydać ten odcinek w niedzielę, no ale coś mi się po prostu nie udało wydać tego odcinka. Moziaki, słuchajcie, już tak podrosły, już są dość duże. Tutaj wyjdzie karpiaty, ten taki czerwony. Ładne dość gołąbki. Ładne gołąbki. Niestety mam dobre i złe informacje w stosunku z moją hodowlą. Nawet bardzo złe informacje jak dla mnie. Otóż słuchajcie, razem no, zginęło mi 8 młodych. Znaczy nie, że teraz zginęło mi 8 młodych, bo nawet szczerze tyle nie mam. W ostatnimi czasy, słuchajcie, zginął tutaj młody, zginął mi jeden młody. No i wczoraj mi, słuchajcie, zginął mi drugi młody. Znaczy wczoraj, ogólnie wczoraj był podziobany mega, miał mega mocno głowę podziobaną. Próbowałem to jakoś zaradzić, ale nie wiem, czy jeszcze gorzej nie zrobiłem. W każdym bądź razie, no był mocno podurbowany młodziak. Dzisiaj rano, że tak powiem, już był na padnięciu, że tak powiem. No taka prawda, no już ledwo co oddychał. No i zdech mi po prostu, no dopiero go niedawno wyniosłem z gołębnika. No szkoda młodych, no bo to od tej samiczki. Dość dobre samiczki. Stwierdzam to po jej wynikach, po treningach. Tutaj słuchajcie, gołębia muszę przynieść wody, ale to zaraz. Ogólnie nagrałem ten odcinek świąteczny. No i trochę się zepsuł pod tym względem, że nie mogłem go wydać w niedzielę. Coś próbowałem pod wieczór jeszcze wydać ten odcinek, no ale nie udało mi się. Dobre wiadomości są takie, że jeszcze jest dużo gniazd zrobionych. Otóż słuchajcie, tutaj słuchajcie są dwa gniazda. O kurde, tutaj są dwa jajka i tutaj też są dwa jajka. Także tak to wygląda. To jeszcze muszę zrobić jedną zasłonę jeszcze, żeby mi tutaj gołębie nie wchodziły. Tak jak tutaj w tym przypadku. Tutaj mogły mi gołębie wchodzić i po prostu zadziałały im tego gołębia, taka jest prawda. To jest trochę z mojej winy. Właśnie, kolejna parka będzie. Gołębie się całują. Siwy i czerwony, nie wiem czy to widać. Czerwony to chyba jest samczyk. Tak jak mówiłem, czerwony to jest samczyk. Ale tej samiczce coś to nie pasuje chyba. Ona ma tam jajka w tym drugim gnieździe. To jest też tutaj dobra informacja, bo ma, w końcu mi się młode wykluły. Młody chyba wykluł. Młody mi się wykluł, jest bardzo malutki, słuchajcie. Bardzo malutki. Jak moje kilka palców, dosłownie. Malutki jest naprawdę. Gołąbek, ale jest fajny. Jeżeli chodzi o drugie jajko, no to nie widzę tutaj żadnego pęknięcia. Także nie wiem, co z tego jajka będzie. Tutaj młodziaki mi ładne wyszły. Za niedługo spiszę je. Kart własności no niestety nie mam z powodu koronawirusa. Tak to bym sobie w kartach własności zapisał. Na kart nie mam dostarczonych, mam same obrączki, słuchajcie. Wujek miał mi podwieźć karty własności, ale no niestety przez koronawirusa no to nie jest możliwe. Liczę, że po tych gołąbkach młode będą fajne. A widać, że są małe, także może będą fajne notowania. Ten młody ogólnie się wtopia w tło słomy, jak zauważyliście pewnie. No i co? Tutaj słuchajcie, samiczka z samcem zrobiły gniazdo. Co jeszcze wam pokazać? To jak wiecie, są jajka, albo nie wiecie.
To jest moja para derbów. Para derby. To jest młodziak. Zabrączkowany. I znowu się przyczepił do tej miski. Nie mam pojęcia, jakie on będzie barwy. Bo on jest po czerwonych. I samczyk i samiczka są czerwone. Ała. Dość mocne pazury. Chyba nie zleci. Także jak on się prezentuje tutaj. No. Się dość boi, słuchajcie. Tutaj nie wiem, czy wam pokazywałem. Pokazywałem wam go tego krakatego. Właśnie nie pamiętam. To jest karpaty. Dobra, słuchajcie, ja zrobię cięcie. Widzimy się za chwilę. Jeszcze przyniosę wody tej gołębią. Także widzimy się za chwilę. Słuchajcie, to już przyniosłem 5 litrów wody dla gołębi. Na razie daję im słuchajcie, bez witamin. Na razie. Później dam im z osem jabłkowym, ale to jutro, słuchajcie, im dam. Na razie dostaną samą wodę. Jutro albo pojutrze dostaną na pewno z octem jabłkowy. Jutro słuchajcie, dostaną do karmy warzywa. Ja tam zmieniłem, słuchajcie, trochę tak jakby recepturę, jaką wcześniej dawałem. Mianowicie, słuchajcie, wcześniej dawałem tak. Kurde, nie mogę sobie ci powiedzieć, bo te gołębie mi przeszkadzają, bo są spragnione, chce im się pić. A to zaraz wam powiem. Na razie słuchajcie, zrobię cięcie, żeby im wlać wodę. Wodę im dałem. Jak zresztą widzicie. Gołębią się chce pić, bo wczoraj im nie dałem wody. To się muszę przyznać, wczoraj im nie dałem wody, bo po prostu nie było mnie w gołębniku. Bo nie miałem, słuchajcie, kiedy też iść wczoraj. Wczoraj też, słuchajcie, zdenerwowała mnie ta sprawa tego młodego, którego podziobały gołębie. I chyba wiem nawet, który to zrobił. Zaraz spróbuję złapać te młode, słuchajcie, są karmione. Nie wiem, czy to ten płowy, słuchajcie, nie zrobił. Teraz, słuchajcie, możecie zobaczyć, jak gołębie stare karmią młode. Ej, to jest samiczka chyba. Bo to jest na pewno samczyk na 100%. Na 100% to jest samczyk, czyli to jest samiczka. Jeszcze mi, słuchajcie, muszę dać jedzenie. Teraz właśnie mi zmieniłem karmienie z wcześniejszego, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tylko wyjdzie tutaj przed gołębnik. To jest listewka, znaczy panel, na to nie patrzcie. To jeszcze to położę. Także tak, tutaj słuchajcie, mamy dorwost, mamy ocet jabłkowy i tutaj są drożdże piwne. Tutaj do góry jest grit. I to jest karma. Także 4, mniej więcej 4,5 nawet takiej sipki daje z drożdżami piwnymi. To z Leśnej Doliny, to w ogóle jest inna firma niż ta, bo to jest Torfostu. To są drożdże piwne. Tylko że tak, to jest bardziej. To jest dla młodych, ale to jest też dla młodych, ale to jest po prostu bardziej do nich przystosowane. I tak, to daje dwa razy w tygodniu i to daje dwa razy w tygodniu. A przez 3 dni, słuchajcie, dostają karmę. Suchą karmę, tak? A jak daję im drożdże piwne, to ja mam taką miseczkę, do tej miseczki sypię 4,5 sipki paszy. Na to tak mniej więcej 3 albo 4 łyżki
tych drożdży piwnych. A z kolei jak słuchacie, daje ten dolwost, to też mieszam w miseczce, tylko najpierw daję warzywa. Tutaj zmieniłem trochę recepturę, bo daję 4 buraki, 3 marchewki i 2 ząbki czosnku. Wcześniej dawałem 2 marchewki, 4 buraki, 2 ząbki czosnku i połowa cebuli. Teraz cebuli nie będę dawał, albo jak już to raz w tygodniu. A raz w tygodniu po prostu dostaną większą ilością marchewki. I tak, najpierw daję warzywa do miski. Jak zblenduję, to daję do miski. Następnie daję 4 łyżki. 4 albo 3. Zależy ile daję karmy, tak? Jedna sipka karmy to jedna łyżka tego dolwostu. I tak, najpierw daję warzywa, później daję tą witaminę i później daję karmę i to wszystko mieszam i to im wsypię do karmnika i to lepiej jedzą niż dawałem osobno po prostu. Bo najpierw wcześniej, jak robiłem na pierwszym odcinku, tam jak pokazywałem wam to nowe karmienie, to najpierw dawałem paszę, później warzywa i na to dawałem tą witaminę. Zobaczcie, gołąb mi wyszedł. Ale spokojnie, tutaj nie ucieknie. Bo czasami mi tutaj wychodzą. To ogólnie są poidła belgijskie, na razie ich nie używam, tutaj je dałem. Tam jest jeszcze miseczka i też na razie nie używam. Więc sobie tutaj stoi. I tak by to wyglądało. Także ja idę im dać jedzenie, bo dzisiaj słuchajcie dostają sam. Dostają słuchajcie sam samą karmę. I tutaj pomyliłem się, bo przez 2 dni słuchajcie nie pomyliłem się, sorry. Dobrze powiedziałem. Czyli dzisiaj dostają słuchajcie wczoraj i dzisiaj dostały samą karmę, jeszcze jutro dostaną karmę samą, a resztę dni dostaną z witaminami. Teraz chyba dobrze powiedziałem. Tak, dobrze powiedziałem. Bo nie pamiętam jaka kolejność była. Najpierw przez 3 dni dostawały karmę. Poszły stąd, psik, poszły. Najpierw przez 3 dni dostawały karmę. Później dostały z warzywami. Karmę z warzywami z witaminą. Później dostały karmę z witaminą. Z tym z Leśnej Doliny. Później dostały warzywa. I na to witamina z karmą. I później dostały w niedzielę. Dostały w niedzielę karmę. Karmę z witaminą. Czyli tak, pasza. Warzywa, witamina. Mniej więcej tak. Jak ktoś się pogubił, to może w komentarzu napisać, żebym napisał to moje karmienie, to jemu odpiszę. Tak średnio daję im 4, słuchajcie, sipki tej karmy. No nie wierzę. No i mi wysypały. I co ja teraz mam zrobić? Poczekam aż sobie dziubią i po prostu im dam tej karmy. Jezu. No nie wiesz, ja ten karmik serio muszę wymienić. No i zostały słuchajcie 4 sipki karmy.
Ja słuchajcie, tutaj pozwolę sobie odłożyć telefon. Karmik są tutaj. Wiaderkę sobie wyniosę z karmą. I tak by to słuchajcie wyglądało. Czyli tak, w poniedziałek, wtorek i środę dostałem zwyczajną karmę. Dostałem już się pogubiłem. W poniedziałek, wtorek i w środę dostają zwykłą karmę. W czwartek dostają z warzywami z witaminą. W piątek dostają karmę z inną witaminą. No to słuchajcie, tą witaminę zbliżam osem jabłkowym. Później w sobotę słuchajcie dostają warzywa z witaminą. I w niedzielę dostają karmę z witaminą zbliżone octem jabłkowym. Także tak to karmienie u mnie wygląda. Jeszcze słuchajcie podejdę sobie do mojego młodziaka. Tego największego. Tak on się słuchajcie prezentuje. Już za niedługo powinien sam jeść, albo już w sumie może mógłby sam jeść. I bym czekał na kolejne młode tej mojej parki. Ale jeszcze z parę dni będzie na pewno sam jadł już. Jeżeli chodzi o witaminy, które miałem zamawiać i zamówię. Jeżeli mi się skończą te witaminy, które mam teraz, to zamówię słuchajcie sobie witaminy. Jeżeli mi się skończy ten Dolwost i z tej leśnej doliny drożdże piwne. Bo jedno i drugie to są drożdże piwne, tylko po prostu z innych firm. I mają do czego innego służą. Jedno i drugie słuchajcie bardziej do młodych. Ale ta leśna dolina to bardziej taka ogólna. I do starych gołębi, do młodych. Ten Dolwost jest bardziej taki przystosowany do młodych, żeby bardziej rosły. No i tak, co mam zamiar zamówić? Na pewno tę bujotkę, czyli zakwaszacz do wody. Na pewno Dolwost. Dolwit. Tam standard i... Dolwit, kurde, nie pamiętam. Ale dwa Dolwidy na pewno. Ta leśna dolina, te drożdże piwne, na pewno to zamówię. I zamówię jeszcze, słuchajcie, siodełka, 10 siodełek. Zamówię jeszcze do boksów, słuchajcie, takie karmniki, poidła. Wiecie, takie wygląda coś jak kubek. Także takie coś sobie zamówię. I zamówię sobie jeszcze... taką witaminę, to coś podobne do M-ki. Ci, którzy wiedzą, to jest M-ka. A ci, którzy nie wiedzą, to wytłumaczę. To jest takie coś, jakbyście cegłówkę, słuchajcie, skruszyli. To jest taka czerwona bączka. Ładnie pachnie. Ja tego w swojej hodowli nie miałem, ale jak brat miał gołębia kiedyś, to było dość dawno, to właśnie tam M-kę miał i gołębie tą M-kę lubiały, więc ja sobie też zamówię. To jest coś podobne takie do M-ki. I jeszcze słuchajcie, z Bertelslaga. Tam taki 5-kilowy, nie wiem czy to jest karma, czy coś takiego z Bertelslaga. To jest też przystosowane chyba do młodych. Zresztą nie wiem, zobaczę co to jest. Właśnie szukałem takich nowych witamin, żeby sprawdzić. Jak działają. Dobra, słuchajcie, już tutaj rozgadałem, a 13 minut na jednym nagraniu tylko tak o, a odrobiłem dwa cięcia. Więc na jednym nagraniu, na tym nagraniu 13 minut. Dobra, słuchajcie, spóźnione życzenia. Już jest dawno po świętach, ale no nie miałem jak słuchajcie wydać tamtego odcinka świątecznego, bo no, miałem nagrane, ale po prostu no nie wyszło. Więc słuchajcie, życzę wam wszystkim wesołych świąt. No, wesołych świąt. Dobra,
Spóźnione życzenia, już jest dawno po świętach, ale... Dobra. Wesołe świąt wam nie mogę życzyć, bo już jest po świętach dawno. Życzę wam zdrowia, słuchajcie, wszystkim. W związku z tym koronawirusem i ogólnie pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Dziękuję za 50 subskrypcji na tym kanale. Chciałem polecić kanał Bartka Hodowcy Królików. Też obiecałem, że ten kanał polecę, więc polecam kanał Bartka Hodowcy Królików. Wpadajcie na jego kanał, link macie pod którymś odcinkiem. Nie link, tylko w komentarzu możecie sobie wejść w jego kanał. W komentarzu jest jego wiadomość do mnie, żebym właśnie ten kanał polecił, także możecie tam wbić do niego na kanał. Także życzę wam wszystkim zdrowia. Sukcesów w hodowli. Czy to królików, czy gołębi pocztowych, czy ozdobnych. Także, no żebyście nie chorowali. Życzę wam zdrowia przede wszystkim w związku z tym koronawirusem. Także co, no w tym odcinku to byłoby wszystko, także ja się z wami żegnam. Także co, cześć.